do hymnu szkolnego. Symbolikę krwi do ziarna i napisał: ziarno, kiedy pada na pole, da owoc stokrotny, da życie. Taki krew, zwłaszcza żołnierska krew, da życie przyszłym pokoleniom, jeśli taka będzie wola narodu. Kiedy znajdujemy się na wzgórzu Monte Cassino, w centrum, widzimy cmentarz. Polski cmentarz wojenny. Ten cmentarz z rozkazu samego dowódcy, generała Władysława Andersa, 2 miesiące po zakończeniu bitwy pod Monte Cassino, rozkazem i słowami powiedział: budowana nekropolia ma stać się pomnikiem na skalę chwały poległym bohaterom. I tak też się stało. Ci, którzy chcą zwiedzić cmentarz, powitani są przez olbrzymie orły o rozpostartych skrzydłach typu hetmańskiego. I kiedy chodzimy między grobami, tam, na cmentarzu Monte Cassino, odnajdujemy liczne tablice upamiętniające symbolicznymi słowami. Na przykład: za wolność naszą i waszą. My,
Polegli żołnierze polscy. Bogu oddaliśmy duszę. Ciało ziemi włoskiej, a serce Polsce. Albo innym. Za wolność naszą i waszą. W imię praw boskich i ludzkich. W realizacji testamentu poległych. W realizacji obowiązku żyjących. Jako drogowskaz dla przyszłych pokoleń. Za Wilno, za Lwów, symbole mocy Rzeczpospolitej. Walczyli, polegli, zwyciężyli, a może jeszcze inni. Za wolność naszą i waszą. Powiedz potomnym, że wolność narodu to nie prawa i chwała żyjących. Wolność narodu to tryumf umarłych. Zaraz po wojnie dowódca II Korpusu Polskiego generał Anders powiedział do swoich żołnierzy: moi kochani żołnierze, moje drogie dzieci, dziś zakończyła się ta straszna II wojna światowa. Jestem przekonany i głęboko w to wierzę, że alianci, nasi sprzymierzeńcy, z którymi walczyliśmy ramię w ramię, zdobywaliśmy tereny Europy i świata. Z nimi ginęliśmy. Wierzę głęboko, że oni dziś pomogą nam, Polsce, by w naszym kraju były zachowane prawa demokracji, jak prawda, jak sprawiedliwość, jak wolność. Żołnierze II Korpusu, Polska wolna, Polska suwerenna, Polska niepodległa. Jak bardzo pomylił się nasz patron. Sam, po wojnie, musiał wyjechać do Londynu, by tam na obczyźnie żyć do końca swoich dni. Nigdy nie przyjechawszy do Polski. 35 lat po zakończeniu bitwy pod Monte Cassino, 18 maja 1979 roku, papież Polak Jan Paweł II, wówczas jeszcze Karol Wojtyła, brał udział w uroczystościach na Monte Cassino. I kiedy przechodził między grobami, powiedział słowa: zawsze, kiedy tu jestem, czytam bardzo dokładnie imiona i nazwiska poległych polskich żołnierzy. Czytam ich daty i miejsca urodzenia. I wtedy zamykam oczy. I tu, w środku Europy, widzę całą mapę mojej ojczyzny, Polski. Od wschodu po zachód. Od południa do północy. A napisy z nagrobków słyszę. Ich dźwięk i słowa. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki. Dziś, kto się i ma historią, wie, że do sumień ludzkich najbardziej przemawiają groby. Nie dokumenty, nie książki, nie umowy spisane, ale groby. Zwłaszcza groby żołnierzy. Dla nas, Andersowczyków, są to groby żołnierzy poległych pod Monte Cassino. Żołnierzy generała Andersa, którzy szli z ziemi włoskiej do Polski, ale szli do Polski nie zniewolonej. Nie do Polski ze skręconym karkiem. Nie do Polski ze spuszczoną głową. Nie do Polski na kolanach. Szli do Polski wolnej, wyprostowanej i niepodległej. Szanowni Państwo, oto młodzi Andersowczycy, którzy przejęli spuściznę wielkiego człowieka, generała broni Władysława Andersa. To młodzi Andersowczycy chełmscy. Chcą żyć w pokoju, tak jak i nasze pokolenie.
To od nas, od ludzi władzy, ludzi dorosłych i dojrzałych, zależy ich przyszłość. Dlatego róbmy wszystko, aby nigdy więcej wojny. Ale nie możemy mieć zaciśniętych dłoni, ani zaciśniętych ust. I nie możemy mówić naraz różnymi językami. Oby nigdy nasi ojcowie, mężowie, synowie, koledzy, przyjaciele, uczniowie nie musieli przeżywać to, co przeżywali nasi przodkowie. Niech słowa podmiotu lirycznego, którym jest młody chłopak, syn, skierowane słowa do matki staną się kredą na każde dni naszego życia. Dedykuję ten wiersz i te słowa wszystkim matkom. Szczególnie dedykuję te słowa matkom synów. Dziś idę walczyć, mamo. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie zginąć. Jak tyle tysięcy polskich żołnierzy ginęło za wolność naszą i waszą. Dziś idę walczyć, mamo. Mamo kochana, nie płacz, nie trzeba. Może dziś przyjdzie zmagać się i prać bez lęku, za honor, za kraj nasz. Dziś idę umrzeć, mamo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jako gospodarz Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Andersa w Chełmie powitam naszych zaproszonych gości. Bardzo proszę Andersowczyków, naszych uczniów o powstanie. Ze szczególnym sentymentem, czcią i szacunkiem, tak jak 6 maja Anno Domini 1999 powitaliśmy w naszej szkole żonę generała Władysława Andersa. Kapitan, dziś już niestety świętej pamięci panią Irenę Renatę Anders, tak dziś gorąco witam panią minister, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator Rzeczpospolitej Polskiej, panią Annę Marię Anders, córkę generała Władysława Andersa. Brawo. Witam również bardzo serdecznie i bardzo ciepło poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Beatę Mazurek. Brawo. Pani minister, pana Jacka Ostobę. Witam teraz ministra zdrowia, pana Jakuba Banaszka. Szanowni Państwo, wyjątkowo ciepło witam czcigodnych księży, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Witam księdza Andrzeja Sternika, proboszcza parafii pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie. Równie ciepło witam księdza pułkownika Witolda Macha, proboszcza parafii cywilno-wojskowej pod wezwaniem świętego Kazimierza w Chełmie. Witam ciepło księdza Jacka Bydla, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Ducha w Chełmie. Witam władze miasta. Prezydent miasta Chełm, panią Agatę Fisz. Za
serce. Prezydent miasta Chełm, pana Stanisława Mościckiego. Witam kierownika oddziału zamiejscowego w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, pana Arkadiusza Kwiecińskiego. Witam radnych miasta Chełm. Zastępcę przewodniczącego Rady Miasta Chełm, pana Zdzisława Szweda. I radnego pana Mirosława Czecha. Witam służby mundurowe. Generała Wojciecha Skowronka, komendanta Nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Sławomira Kułagę, dowódcę 1. Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie. Pułkownika Artura Gajewskiego, dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie. Inspektora Mariusza Siegieru, komendanta miejskiego policji w Chełmie. Panią Annę Pańczyk, sekretarz biura poselskiego, pani Beaty Mazurek, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo młodzieży, możecie usiąść. Myślę, że wszystkich przywitałam. Jeśli kogoś pominęłam, to przepraszam bardzo. Dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor. Proszę o zabranie głosu poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Beatę Mazurek. Pani minister, pani prezydent, kierownik księża, szanowni państwo, a przede wszystkim droga młodzieży. Czuję się zaszczycona, że mogę dzisiaj być w waszej szkole z córką generała Andersa. Cieszę się, że doszło do spotkania, o którym od dawna mówiłyśmy z panią dyrektor. Jestem przekonana, że ten dzisiejszy pobyt utkwi głęboko w pamięci nie tylko wam, ale i też naszej pani minister. Po tej części artystycznej, którą tutaj zobaczyłyśmy, powiedziała piękne. Ja wiem, że wszystko, co jest w tej szkole, to jest piękne. Ja wiem, że ta szkoła jest jedną z najaktywniejszych szkół imienia generała Andersa w Polsce. Dzisiaj myślę, że najważniejszą osobą w tym miejscu jest pani minister. Niech ona będzie świadkiem historii, niech ona do was przemówi. Ja powiem tylko tak. Te słowa, które tutaj są wypisane, polskość w sercach i umysłach naszej młodzieży, niech towarzyszą wam zawsze. I dziś, i jutro, i wtedy, kiedy będziecie dorośli. Bądźcie wierni swoim ideałom, bądźcie wierni swoim wartościom. Pamiętajcie o swoim patronie, o człowieku wielkim, który był wielkim żołnierzem, który dbał o Polaków. Nie tylko tych, którzy z nimi współpracowali, ale wszystkich, którzy byli na obczyźnie. Naprawdę warto być przyzwoitym. Warto naśladować tych, którzy odnieśli sukcesy, którzy potrafili być patriotami i którzy nie bali się przeciwstawiać złu. Życzę wam odwagi i życzę, byście pielęgnowali idee, myśli i działania generała Andersa nie tylko w tej szkole, w tej waszej szkole, ale także w waszym życiu. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo pani poseł. Proszę o zabranie głosu panią minister, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator panią Annę Marię Anders. Pani dyrektor, dziękuję pani za zaproszenie do tej pięknej, wspaniałej szkoły. Pani poseł, dziękuję za zaproszenie w ogóle do Chełma.
Szanowni Państwo, panie generale, pułkowniku, panie prezydent, duchowieństwo, droga młodzieży. Kiedy jestem tutaj, w miejscu, gdzie była moja mama, to muszę wspominać pogrzeb mojej mamy w Londynie w 2010 roku, kiedy pan minister Jan Ciechanowski, wtedy był szefem Urzędu do Spraw Kombatantów, powiedział: no Aniu, mam nadzieję, że podejmiesz pałeczkę po mamie. I faktycznie muszę powiedzieć, że dzisiaj się czuję, że podjęłam pałeczkę po mamie. Zabrało to trochę czasu w ogóle. Ja się urodziłam w Anglii. Po wojnie ojciec nie mógł wrócić do Polski, jego żołnierze przeważnie nie wrócili do Polski. Ale się wychowałam w domu bardzo patriotycznym. Do jakiego stopnia to był dom patriotyczny, dopiero sobie zdałam sprawę, jak zaczęłam regularnie przyjeżdżać do Polski. Zabrało to mniej więcej rok. Faktycznie 5 lat temu, mama zmarła 6 lat temu, 5 lat temu, to znaczy rok po śmierci mamy, Urząd do Spraw Kombatantów mnie zaprosił na wyjazd z kombatantami do Syberii, do Rosji. I wtedy muszę powiedzieć, że wtedy się spotkałam z rzeczywistością. Naprawdę zrozumiałam, kim faktycznie był generał Anders. Bo ja się wychowałam w duchu Monte Cassino, zwycięstwo. Ojciec chętnie mówił o Monte Cassino, chętnie mówił o Anconie, chętnie mówił o Bolonia, o Bolonii, o zwycięstwach. Bardzo niechętnie mówił o wojnie, prawie w ogóle o Syberii, o więzieniu, o ubiańce. Czytałam książkę ojca bez ostatniego rozdziału, czytałam inne książki, między innymi książkę Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi. Ale będąc tam, w miejscu tak jak Tockoje, gdzie jest w ogóle pole i raptem jest pomnik, część armii generała Andersa, cmentarz, gdzie leżą żołnierze generała Andersa. To jest nieprawdopodobne uczucie. W Łuku budynek, gdzie był sztab generała Andersa, 5 lat temu, mam nadzieję, że tak samo teraz, wygląda zupełnie tak samo, jak wyglądał w 1942 roku. Jest tablica, to jest sztab generała Andersa. Ja sobie zawsze wyobrażałam, że te wszystkie pamiątki by jakoś znikły, ale nie, te wszystkie pamiątki tam są. Siedziałam w pierwszym rzędzie w audytorium i patrzyłam, tak jakby patrzycie teraz na ekran, zdjęcie ojca, który siedział zupełnie w tym samym miejscu, gdzie ja, 70 lat później. Właściwie to był początek, można powiedzieć, początek naprawdę mojej kariery politycznej w Polsce. Tylko że ja wtedy sobie nigdy w życiu nie wyobrażałam, że ja w ogóle będę tyle czasu spędzała w tej wolnej Polsce. Sobie nie wyobrażałam absolutnie, że będę ministrem czy senatorem w tej wolnej Polsce. Nawet może 2 lata temu, 1,5 roku temu, jakby ktoś mi się spytał, czy ja będę ministrem i senatorem, to ja powiedziałam, gdzie tam, niemożliwe. Widocznie moje przeznaczenie. Muszę przyznać, że jak mnie ktoś wita, tak jak dzisiaj, pani minister, sekretarz stanu, pani senator, to ja sobie zawsze myślę, chcę się uśmiecham, bo dla mnie najważniejsze jest to, że jestem córką generała Andersa. I ja jestem tutaj dzisiaj z wami nie jako polityk, pomimo tego, że pani poseł mnie zaprosiła i należamy do tej samej partii i jestem, naprawdę popieram rząd, ale jestem tutaj jako córka generała Andersa. Patrząc na te zdjęcia, patrząc na Katyn, na Monte Cassino, muszę powiedzieć, że poza moim życiem politycznym, to od czasu, kiedy wstąpiłam do rządu, moje życie się naprawdę zmieniło. Rozmawiam z moim asystentem i mówię, wiesz co, nie ma ani jednej nudnej chwili. Bo faktycznie zwiedziłam Katyn po raz pierwszy w moim życiu. Patrzę na te zdjęcia tych biednych oficerów. Pamiętam słowa mojego ojca, który mówił, że czekał na tych ludzi, czekał na tych oficerów. Nie wierzył Stalinowi, że oni wyjechali do Mandżurii.
Patrzę na te zdjęcia i przypominam sobie naszą wizytę w Katyniu. Patrzyliśmy na te bardzo, bardzo wysokie drzewa. I tak sobie myślałam, te drzewa wszystko to widziały. Tam w ogóle nie ma nic, w ogóle niczego, ani ptaka, ani jest kompletna, absolutna cisza. Potem oczywiście byliśmy jeszcze w Smoleńsku i powiedzmy to są inne przeczucia, inne uczucia, inna sytuacja, ale wzruszające, że właśnie ci jechali tam, żeby złożyć hołd na Katyniu. Monte Cassino zawsze dla mnie zawsze było ważne. Teraz jest specjalnie ważne, bo nie tylko ojciec był pochowany na Monte Cassino, ale mama też, bo złożyłam prochy mamy na cmentarzu Monte Cassino 5 lat temu. Także jestem bardzo ściśle związana z Monte Cassino. Muszę pogratulować młodzieży fantastycznego wystąpienia, naprawdę piękne, piękne przedstawienia, ale należy się też pogratulować pani dyrektor, bo muszę powiedzieć jedno brawo dla pani dyrektor, która sama... sama bez kartki zauważyłam. A też miała fantastyczne wystąpienie, także gratuluję i na pewno dzięki pani ta szkoła jest taka piękna, jak ona jest, bo widać, że pani jest wielką patriotką. Ale jestem tutaj i ludzie są zawsze ciekawi, żeby wiedzieć, jaki ojciec był w domu. To może skorzystam z okazji, żeby powiedzieć trochę o ojcu, dlatego że wy wszyscy, nawet starsi ludzie, którzy nie znali ojca po wojnie, słyszeli generał Anders, legenda, biały koń i tak dalej. A na pewno byli ciekawi, jaki generał Anders w ogóle był. A ja takiego generała Andersa nie znałam. Ja znałam generała Andersa jako tatuś. A mój ojciec zawsze mówił, że byłam dla niego ostatnią i największą miłością. Faktycznie urodziłam się, jak ojciec miał już właściwie 60 lat. Ale przez to, że się urodziłam za granicą, to byliśmy ze sobą bardzo blisko. Chodził po ulicy jako osoba anonimowa w Londynie. A nikt nie wiedział, że to jest generał Anders, także mógł mnie prowadzić do cyrku, do parku, do szkoły. I faktycznie uwielbiałam ojca do tego stopnia, że byłam nawet zazdrosna o mamę, kiedy szła na bal z ojcem. Wspomnienia moje z dzieciństwa, właśnie do 10 lat są fenomenalne. Potem ojciec już zaczął chorować. Ale te fenomenalne wspomnienia, właściwie taka mieszanka życia w Anglii i życia bardzo patriotycznego polskiego. Polacy po wojnie stworzyli małą Polskę, na emigracji polskie kluby, polskie gazety, spotkania. Ojciec w domu był tatuś, ale kiedy wychodził na spotkanie w mundurze z medalami, to myśmy z mamą się śmiały, że w ogóle wygląda jak choinka, bo medali było tak dużo. Ale jeżeli będziecie mieli okazję pojechać do Londynu i pojechać do Instytutu Sikorskiego, gdzie kiedyś było biuro mojego ojca, dzisiaj wygląda zupełnie tak samo jak wtedy, to widać te wszystkie ordery, które są tam przechowane. Najważniejsze było dla mojego ojca 8 gwiazdek. Jak spojrzycie, tam właśnie to 8 gwiazdek jest. I to jest każda rana. I jak patrzycie na to, to właściwie trzeba pomyśleć sobie, że każdy w życiu ma swoje przeznaczenie. Ojciec był ranny 8 razy, ojciec był 1,5 roku na Łubiańce. I to nie było jego przeznaczenie, żeby zginął. Jego przeznaczenie było, żeby wyprowadzić przeszło 120 tysięcy osób z Syberii. Mówi się o tym, co ojciec zrobił w Monte Cassino. Nie mówi się, mniej o tym, co zrobił, ile ludzi uratował. Ja teraz uważam to za część mojej misji, żeby świat się nauczył, żeby świat wiedział właśnie o tym, co było, co Rosjanie zrobili w Polsce. Taki film, jak widzieliśmy dzisiaj, widzimy na tym filmie, przez co Polacy przeszli.
jak ja patrzę na takie filmy, to ja muszę powiedzieć, że żyjemy w tej wolnej Polsce, demokratycznej Polsce. Jesteśmy szczęśliwi, nie mamy wojny. Powinniśmy się z tego cieszyć, ale jednak są zawsze problemy. I to jest druga część mojej misji, żeby ludzie zrozumieli, że Polacy muszą być dumni z tego, że są Polakami. Powinniśmy być dumni z naszych bohaterów i dawać przykład naszej młodzieży. Zanim w ogóle weszłam w politykę, to jeździłam po kraju i robiłam dokładnie to, co robię dzisiaj. Tylko może powiedzmy w mniejszym gronie i nie tak szeroko. Ale opowiadałam o ojcu, opowiadałam o Monte Cassino, a teraz opowiadam o Katyniu. Teraz opowiadam o szlaku generała Andersa. Mam nadzieję, że powstanie film właśnie o armii Andersa. Mam nadzieję, że powstanie nawet hollywoodzki film o innych naszych bohaterach. Droga młodzieży, ja jestem dumna z was. Dumna z was, że jesteście w takiej szkole. Życzę wam absolutnie wszystkiego najlepszego. Życzę wam wszelkich sukcesów. I pamiętajcie, że wszystko w życiu jest możliwe, że każdy ma swoje przeznaczenie. Wracam do tego, co powiedziałam na początku. Ja nigdy w życiu nie sobie nie wyobrażałam, że ja będę kiedykolwiek w takiej roli, jak ja mam. Widocznie to było moje przeznaczenie i jest moje przeznaczenie. Ale ambicje, zaczęłam od małych ambicji, teraz mam większe ambicje, mam dużo planów i moja największa ambicja jest to, żeby w Polsce było dobrze, żeby Polska była piękna, patriotyczna i bezpieczna. Potrzebuję waszej pomocy, potrzebuję pomocy wojska, potrzebuję pomocy duchowieństwa, które nas wspierało. Muszę powiedzieć, że mnie wspiera przez cały czas. Szczęść Boże. Życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do tej wspaniałej szkoły i na pewno nie zapomnę tego dnia i na pewno nie jest moja ostatnia wizyta u was. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę teraz Państwa ponownie o powstanie. Szkoła Baczność. Poczet sztandarowy szkoły. Sztandar szkoły odprowadzić. Baczność. Lewo. Pro. Za mną. Marsz. Spocznij, proszę usiąść. Zapraszam teraz Państwa do obejrzenia pokazu musztry paradnej w wykonaniu elewów klas wojskowych naszej szkoły pod kierunkiem porucznika Pawła Zimnego. Thank you.
Nogi, broń. Nóż trapana na ołu, ćwiczy. Prawo wzrok. Samo, marsz.